Dzień dobry Państwu. Miarą demokracji jest to, jak władza traktuje najsłabszych. Proszę Państwa, w Lublinie nasza demokracja najsłabszych traktuje poniżej krytyki często. To możemy zobaczyć w sytuacji osób, które mają problemy finansowe i Urząd Miasta z prezydentem na czele nie potrafi znaleźć sposobów na to, jak pomóc mieszkankom i mieszkańcom, naszym sąsiadom, sąsiadkom w tym, żeby mieszkać godnie, w godnych warunkach, bez presji i bez groźby eksmisji na bruk, ponieważ w Lublinie mieliśmy doświadczenie eksmisji na bruk, ponieważ pan prezydent nie zapewnił odpowiednich warunków, nie sprawdził, jak firma zewnętrzna wywiązuje się ze swoich obowiązków. W raporcie o stanie miasta nie było informacji o tym, że nasze centrum miasta się wyludnia. Można to zobaczyć na opracowaniu firmy GIS-Expert, gdzie dokładnie widać, że centrum miasta wyludnia się. Możemy dowiedzieć się na przykład z tabeli z urzędu, z raportu, że 30% naszych mieszkańców, mieszkanek uważa, że hałas w mieście jest zbyt duży. Oceniają negatywnie nasze miasto pod względem hałasu. W raporcie o stanie miasta duża część jest o budżecie obywatelskim, ale nie ma tam nic o tym, że zwycięskie projekty są niekontynuowane. Pomimo tego, że mieszkanki i mieszkańcy wkładają ogromną pracę, żeby walczyć o 15 milionów, to zwycięskie pomysły, takie jak punkty kultury albo zaczarujmy podwórka, tak bardzo potrzebne naszym mieszkańcom, dzieciom, seniorom, wszystkim de facto, którzy korzystają z tych projektów, te projekty nie są kontynuowane. Natomiast kiedy wprowadzany był budżet obywatelski, mówiono nam, że to będzie wskazówka dla Urzędu Miasta. Wskazówką nie jest, ponieważ te budżety, te projekty muszą być ponownie składane i mieszkańcy znów walczą o ten promil z budżetu miasta. Proszę Państwa, w raporcie mamy informacje o kolizjach i wypadkach. Mamy informację, że kolizje wzrosły, natomiast wypadki są stałe. Nasze miasto jest niebezpieczne, proszę Państwa, nasze ulice są niebezpieczne, nasze ulice są niedemokratyczne, ponieważ na naszych ulicach giną dzieci, osoby starsze, często schodząc z przejścia dla pieszych. Urząd Miasta, kierowany przez prezydenta Krzysztofa Żuka, nie jest na tyle odważny, żeby wprowadzić konkretne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na ulicach. Jest takie miasto w Polsce jak na przykład Jaworzno, gdzie można to zrobić. Miasto wszystkich mieszkańców, jak obiecuje, czy obiecywał nam Krzysztof Żuk, to jest miasto tych, których stać na deweloperski czynsz, ponieważ nic się nie zmieniło od 2010 roku. Tak jak mówił raport Najwyższej Izby Kontroli, że Urząd Miasta Lublin nie wywiązuje się ze swoich obowiązków budownictwa mieszkaniowego nawet w najmniejszym stopniu. I lista i kolejka oczekujących osób na mieszkanie komunalne to cały czas ponad 5 tysięcy wniosków. Nasze miasto nie jest dla wszystkich, ponieważ nie jest dla seniorów, których jest 85 tysięcy, którzy cierpią z powodów upałów, gdzie tworzą się w Lublinie wyspy ciepła, ponieważ tak jak tutaj na placu Łokietka mamy betonową pustynię, nie ma zieleni, nie ma się gdzie schować. Możemy zobaczyć zdjęcia osób czekających na przystanku na ulicy Narutowicza przy popularnej aptece, gdzie mieszkańcy nie stoją de facto na przystanku. Stoją pod cieniem drzewa obok przystanka, ponieważ na samym przystanku nie da się wytrzymać. Zielone i ekologiczne miasto obiecywał nam prezydent Krzysztof Żuk, a chce zabudować ekologiczną strefę ochrony. Proszę Państwa, zbliżać się do końca wypowiedzi. W 2018 roku, czego w raporcie też nie ma, wydano 3256 zezwoleń na wycinkę drzew. Proszę Państwa, tych drzew my potrzebujemy. I to mówią naukowcy, wszystkie poważane organizacje naukowców mówią o tym, że potrzebujemy tych drzew, żeby uchronić się przed upałami, przed powodziami. Dwa tygodnie temu mieliśmy ulewną burzę i jesteśmy świadkami tego, jak utwardzone, betonowe przestrzenie są zalewane, auta zostają zalewane, nie mogą się ruszać, a mieszkańcy często nie mogą wydostać się z budynków, ponieważ zalewa ich metrowa woda. Proszę Państwa,
Wspólnie zaprojektowaliśmy najlepszą przyszłość dla Lublina i razem dokończymy realizację tej wizji. Krzysztof Żuk. Proszę Państwa, partycypacja społeczna w Lublinie to kpina. Ja od wielu lat biorę udział w konsultacjach społecznych odbywających się w naszym mieście i okazuje się, że traciłem czas, ponieważ prezydent Szymczyk mówi, że miejski plan adaptacji do zmian klimatu jest niewiążący, że nie ma znaczenia. Na konferencji 21 czerwca dał pan to do zrozumienia i ja zrozumiałem, że traciłem czas, że zmieniający się klimat i kryzys klimatyczny w Lublinie nie istnieje. Proszę Państwa, po co tworzy się konsultacje społeczne? Tylko po to, żeby odfajkować i stworzyć wrażenie. Pan Krzysztof Żuk ma doskonałą agencję. Bardzo proszę, żeby pan się zbliżał do końca wypowiedzi. Ja państwa radnych natomiast proszę, żeby państwo spojrzeli realnie na sytuację. Chciałem odwołać się chociażby do strony internetowej Platformy Obywatelskiej, gdzie jest mowa o tym, że Platforma buduje sprawne państwo, opierając się na służbie i solidarności. Po pierwsze, to państwo ma służyć obywatelowi. Proszę Państwa, o seniorach położymy o wiele większy nacisk na profilaktykę i naukę dbania o zdrowie. Przypominam, 85 tysięcy osób w Lublinie to seniorzy, a mamy bardzo duże problemy ze smogiem, które właśnie przede wszystkim dotyczą osób starszych. Dotyczą także najmłodszych dzieci, z którymi nie możemy wyjść na spacer, bo w Lublinie jest za gorąco. Proszę Państwa, dewastacja środowiska naturalnego jest jedną z największych krzywd, jakie możemy wyrządzić naszej ojczyźnie i przyszłym pokoleniom. To nie są moje słowa. To jest cytat ze strony Platformy Obywatelskiej, której część z Państwa jest członkami i ja cały czas wierzę, że Państwo przyłożą swoją rękę po dobrej stronie, po stronie dobra mieszkańców i przyszłości nas wszystkich. Było wspomniane tutaj o protestach murem za Żukiem i kiedy widzieliśmy te tłumy osób, które broniły pana prezydenta. Teraz okazuje się, że te osoby są murem za mieszkańcami, bo pan prezydent przestał być reprezentantem mieszkańców, ponieważ działa na naszą szkodę. Mam nadzieję, że zarówno teraz państwo radni opowiedzą się za dobrem miasta i mieszkańców i będą mieli także na uwadze wybory, które zaraz przed nami. Mam nadzieję, że państwo myślą pozytywnie o swojej misji społecznej i wezmą pod uwagę to, jak mieszkańcy naszego miasta ocenią państwa pracę i głosowanie w dniu dzisiejszym, a może jutrzejszym, ponieważ jesteśmy skazani na nie wiadomo jak długie czekanie i jak długie obradowanie. Mam nadzieję, że państwo są dojrzałymi osobami, podejmą naprawdę potrzebną naszemu miastu decyzję, która będzie decydowała o tym, jaki będzie los Lublina dla nas i przyszłych pokoleń. Dziękuję.